odcinku. Dostałem kartę. Jakieś wejście na górę. O, kolejna sowa! Nie mogę. A dzisiaj. Hej, cześć, witam was z tej strony Scott. Dzisiaj kolejny odcinek z Among the Sleep. Dzisiaj drugie wspomnienie, bo jedno wspomnienie na odcinek, pamiętacie. Tym razem było to chyba jakaś taka, wiecie, kręcąca się ziomalka w środku, grająca muzyczkę, nie wiem jak to się nazywa. Pozytywka, o, pozytywka, dobrze, tak, pozytywka. I kolejny spad rurą. No, akurat loading musiał się wczytać, no. Jak ja tego nie lubię, no to co tam krzyczeć, że bo spadamy, a tutaj loading rozmawiamy i w ogóle ja nie rozumiem, no nie mogę. Znowu się ładuje. Wszystko się przesunęło, ogólnie przesuwa mi się wtedy dziwacznie ekran. Dobrze, o Jezu, o jesteśmy w domu. Misio, pokaż mi co tu jest. Kurde, czekajcie. Znowu muszę to zrobić. Dobra. Już teraz powinno być ok. Misio! Butelka, dobra, butelka mi się do niczego nie przyda. Misio! Dobra, tutaj nic nie ma. Czy jest może coś tutaj? O, tu jest. Czy to jest szaf? Nie, to jest. Dobra, to jest co innego. Nieważne, ja wiem co to było, wy nie musicie wiedzieć, bo mogliście się domyślić, prawda? Jak ja bym chciał mieć do cholery ten. Jak ja bym chciał mieć Oculus Rift, naprawdę. Tak, dokładnie. Co to jest za miejsce? Czy to drzewo? Quiet. To jest naprawdę drzewo? To wygląda jak jakieś drzewo, w sensie smocze drzewo. O, smocze drzewo. Perfidne smocze drzewo. Jesteśmy cicho. Tu to kolejne drzewo! A bo to te drzewa zostawiają drzwi, z tego co widzę, tak? Czy to są... Tutaj tam były drzwi, ale tutaj akurat nie ma drzwi. To nie wiem, co to może być. To pewnie jest... Pewnie coś fajnego, tak. Nieważne co to jest na pewno coś fajnego. Fuck! Ale to ładnie wygląda, jak ja bym chciał mieć taki dom, naprawdę. Cholera, jak to ładnie wygląda. Misio! Czekajcie, co coś jest? Będziemy trzeba w lewy! Będzie trzeba w lewy! Układać puzzle! Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. No, jak ja mam to? O, dobra, jest. Każdy puzzle otwiera bramę. Jakie to magiczne. To jest takie piękne, takie magiczne. To normalnie Harry Potter! Nie wierzę w to, co... To ma skarpetki! Patrzcie, to dziecko ma skarpetki! O, bez jaj! Nie przypuszczałem, że będzie miało skarpetki. Nie widziałem, szczerze mówiąc, naprawdę nie zwróciłem uwagi na to, że to ma skarpetki. Uwierzcie mi. To jest pewnie jakieś morze śmierci, do którego lepiej nie wpadać, bo inaczej... że tak powiem. Misio, pomóż mi. Ja wiem, że ty też się boisz, ale ty uwierz mi, że ja też się boję. Niezła fizyka gry. Mogę iść... Tak, tutaj muszę kucnąć. Niestety, misio! A, dobra, mogę iść z tobą, dobrze. Nie mogę iść jednak z tobą, horrera. Tam coś wskoczyło. Tam coś perfidnie wskoczyło, mówię wam. Tam coś perfidnie wskoczyło. Naprawdę, uwierzcie mi. Słyszałem to bardzo wyraźnie. O kurde, jak ja mam tam niby wskoczyć? Czy to jest może jakaś... Mogę tylko wysunąć i wsunąć, ewentualnie. Dobra, udało mu się! Normalnie assassin! No nie mogę! Normalnie ta gra ma wszystkie porównania z każdej... Z każdej gry normalnie. Po co robił taką ścianę na środku lasu? Po co? No ja się pytam, po co?
Te drzewo do nas macha. Utknąłem. Jednak nie. Kucnijmy lepiej, wiecie? Kucnijmy, bo ja się tutaj boję, że... Bo ja słyszę, perfidnie słyszę, że coś tutaj chodzi po tych wodach. Mówię wam, że coś chodzi. Ja nawet nie chcę się dowiedzieć, co to jest. Dlatego idę po prostu w górę. Dawaj, dziecko! Wejdziesz tam? Wejdziesz czy nie wejdziesz? Proszę cię. Tu jest stół. Stół jest zły. Gdy zobaczysz... A, bo ja tędy muszę iść. Okej, rozumiem. Tak, okej. To było do przewidzenia, tak szczerze mówiąc. Tak, perfidnie. Za dużo razy mówię perfidnie. Ja nawet nie wiem... Perfidnie. Tak fajnie brzmi. Ja to tylko wymawiam, bo wydaje mi się, że fajnie brzmi. Nie wiem, jak jest naprawdę. O kurde, nie gadaj, że to będzie się teraz zatapiało. Raczej nie, już przestało. Dobre efekty, podobają mi się. Czy ja muszę tu zejść na dół? Tak zbytnio zachęcająco to nie wygląda, bo to jest przecież... Staw śmierci, lepiej do niego nie wpadać, bo jak się wpadnie, to po nas. Zdecydowanie po nas. Naprawdę jestem godny podziwu dla tego dziecka. Nie może niestety nic podpalić. Biedne. O, może ciebie się będzie dało. Chodź. Nie da się. A mogę się siebie samego podpalić? Nie da się. No dobra. No otwórz to. Dziękuję. Puzzle! Tego właśnie szukałem. Nie chcę wiedzieć, co wydaje ten dźwięk. Ja po prostu nie chcę. Ja nie chcę. Dlaczego miałbym niby chcieć? To jest szuflada. Nigdy bym się nie domyślił, że to jest szuflada, naprawdę. Dawaj. Nie możesz spaść teraz, nie pozwalam ci. Gdzie mam teraz iść? Tam jak spadnę, to się raczej zabije. Ale mogę kucnąć? Nie mogę. Tutaj. Nie! O, jednak mogę to. Nie! O, to była dziura! O! Dawaj, tu na pewno coś jest! No mówię to... A kurde, nie! Jezu, zapomniałem, że tu było takie coś. Dawaj! Misio, ty jesteś ciągle ze mną? Jesteś, dobrze. Już myślałem, że cię nie ma, ciągle. This place feels... Let's not dwell here for too long. Okej, kolejne! Kolejne magiczne przejście, kolejny genialny obraz, który na pewno zniknie, jak my do niego podejdziemy. Studnia, pije ze studni i ginie, tak? Nie? Nie ginie? Nie? No dobra. Odchodzi, to czarownica jakaś była. Czyżby w tym miejscu czekała na nas czarownica? Wy to słyszycie, prawda?
przynajmniej przestała płakać. I leci kapać woda. To jest dobre, to jest... Tak, to jest to. Ciu! Misio? Ja się boję, pomóż mi. O, dobra, nic tutaj nie ma. Czym jesteś, rysunku? Tak, możemy to odszyfrować. To jest naprawdę człowiek. To jest człowiek, który stoi i się cieszy. On cieszy się. A tu jest żółw z jakąś kostką. Trzeba rzucić kostką, żeby wylosować żółwia. Jak się wylosuje żółwia, to dostaje się wieczne moce. Wszystko jest zawsze możliwe. Prawda? Przebiła nogami łóżko! O! O! Dobrze, tylko krztuszę nogi. Chciałem poglikotać, ale się nie udało. Ja myślałem, że to łóżko. Nic tu nie ma, dobrze. Dobrze, nawet doszedłem. Nie doszedłem, dobra. To nieważne, to nie skreślam nawet. No i utknąłem. Nie? Nie utknąłem, dobra. Dobra, dajemy. Buty. Buty. Dobra, to takie zestawienie, tak? Takie, kurde, myślisz, że fajnie jesteście, tak? Nie ma. Nie ma tak łatwo, nie ma. Ze mną nie ma tak łatwo. Dawaj. Misio, dopomóż! Jak ja go wtedy nazywałem? Adjuny? Nie pamiętam, cholera, nie pamiętam, jak go nazywałem. Czekajcie, musimy zobaczyć, co to jest. Jezu! To był zły pomysł! Czemu kazałeś mi ten... To była wiedźma! Wiedźma! Muszę na to wejść. Tu była studnia, o tej studni oni mówili. Znaczy na tym obrazie była, o tej studni. Jak dobrze, że Misio mnie obronił. O, tak, o tym marzyłem, żeby teraz tylko było zejście na dół, tak, to było mi potrzebne do szczęścia. No kucaj. Tu jest pan z misiem i pani jakaś nie z misiem chyba. To nie wiem, co to było, musicie sami rozszyfrować, bo ja nie jestem dobry w takie zagadki, wiecie. No tak, nie możemy tutaj oczywiście misia uruchomić, no kładź się. Turlaj się, nie wiem, on się czołga. Tu jest chyba studnia. To chyba jest wejście w studni. Zobaczymy, jestem ciekawy. Nie, tu jest studnia, dobra, nieważne. Zamknij się! Już się stąd idę! Już! No jasne, że tak, kurde. Słychać głupie te, no nie wiem, głupie pytanie. Kontynuować? No nie, no wiesz, wyłącz grę i nic nie rób. Misio, dopomóż, bo tutaj pani straszna chce mnie zabić. Musimy to wciągnąć na górę, rozumiem. Tylko jak? Tu jest takie coś.
Dobra, udało się. Tu jej nie ma, tu jej nie ma, tam trzeba iść. Tam trzeba zapalić światło. Albo pociągnąć za... W sumie to nie wiem, co to jest dzwonek? Nie to! Jak zmienić... Aha, dobra. Misio, obroń mnie przed każdym złem, które zobaczysz na tym świecie. Bo to jest masakra. Fucking kurde gówno. Tam mam iść, czy tam mam iść? To jest dobre pytanie, to jest naprawdę dobre pytanie. Trzeba się zastanowić, zawsze miałem iść w lewo, tak? Pamiętam, w czym ja to mówiłem, w kraju Fear zawsze miało iść w lewo. Bo w prawo zawsze mogło coś wyskoczyć, a nie chcę. Idziemy tutaj. Tutaj byłem? Czy tutaj nie byłem? Szkoda, że tutaj nie ma zoomu w oczach. No, zazwyczaj był zoom w oczach, mogłem sobie przybliżyć, co tam było. Tym razem niestety nie ma czegoś takiego. Gdzie dotarłem? Gdzie... Sorry, tak mało mówię, ale ja nie mogę. To jest straszne po prostu. Czemu ciągle mi zapisuje grę, ja się pytam? Dlaczego? Czekajcie, gdzie ja to mogę? Muszę tam przesunąć na pewno, czyż nie? Tak, bo tędy na pewno tutaj nie dam rady dotrzeć na górę. Tutaj, o, proszę bardzo, dokładnie w to miejsce. Tak. Teraz się uda przejść, gdziekolwiek mamy iść. Gdziekolwiek mamy iść, to się u... Ach, to dobra, to nasz cień. Bo to klucz, tak, tam były drzwi, ja pamiętam, tak. Bo tak mi się wydaje, że tu jest tylko jedno miejsce, w którym to się tak naprawdę może zapisać, ta gra. I w tym miejscu, jak za każdym razem, jak tam przejdę, to się zapiszę. Okej. Okay. Zgaduję, że w tą stronę. Chociaż pewnie tego pożałuję. Nie wiem, czy to w jakimś sposób działa, to, że jak klikam escape albo coś innego takiego. Mam nadzieję, że tak.
Okej. Chyba tutaj już byłem, tak? Tutaj na pewno już byłem. Dobrze, to jest tyle rzeczy, pod którymi mogę się schować, naprawdę. Oj, gdyby nie to, to już bym chyba naprawdę przegrał. I to dosłownie. Czy ona znowu tutaj idzie? Fuck. Okej. Bardziej mi się martwił tym, że ja nie wiem co ja... Aha, dobra, już wiem. Dawaj, dzieciuszku, dawaj! Wierzę w ciebie, dziecko, proszę cię! Fuck! Jezu! Dawaj! Kuźwa! O Jezu! Matko! Co to za jakieś durne wspomnienie? Albo obraz. O kuźwa. Ile mamy już? 23 minuty. Nie, kończymy, wiecie, kończymy to. Póki co koniec. Nie wiem, poczekajcie, albo chociaż czekajcie. Wiecie co, zobaczcie co jest za tym obrazem. Albo nie, w sumie wiecie co, naprawdę, skończymy to w następnym odcinku, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, bawię, mało być jedno wspomnienie na odcinek, ale nie chcę, żeby trwały odcinki po pół godziny, po 40 minut, więc na razie, cześć, bye, widzimy się już w następnym odcinku. Hello, baby! Hello, co tam piszesz, pokaż. Masz czarny ekran, nic nie piszesz, bo ty układasz włosy. Nie ma batan, trzeba iść, prawda? O kuźwa!